To, co Państwo z Izabelina podnosili, te prawa nabyte mieszkańców. Rzeczywiście na poziomie Sejmu była już ta dyskusja. To było bardzo trudne do dyskusji. Na pewno pan poseł potwierdzi, ale no takie były postanowienia, że to są stosunki cywilnoprawne. Ustawa nie zrywa tych stosunków cywilnoprawnych, nie ingeruje, stąd też i myśmy bardzo się opierali też na opiniach konstytucjonalistów, między innymi profesora Winczorka, który dla nas był rzeczywiście autorytetem w trakcie prac nad tą ustawą, tym bardziej, że ona naprawdę była zagrożona w ogóle jej przez nią przebrnięcie, więc dla zapewnienia tych praw nabytych, to jest ten powód. Rzeczywiście to jest trudne i my sobie zdajemy sprawę z tego, że to Państwu bardzo w pewnych sytuacjach może skomplikować, ale te prawa nabyte trzeba było w pewnym stopniu zachować. I stąd ten zapis, trudno mi się inaczej wytłumaczyć, tak? bo to była tak naprawdę, to był jedyny powód, dla którego to, tym bardziej, że dano też tą możliwość dobrnięcia do celu do 1 lipca 2013, tak? Także żeby nie uciąć, żeby przedsiębiorcy nie poszli też do sądów, też jako zabranie im tych praw nabytych, to był zapis, który był po prostu z punktu widzenia cywilnoprawnego wypowiedzenia. To znaczy, wie pan co, to jest ta troszeczkę, to można, bo to są moje relacje cywilnoprawne, czyli nie do końca, szczerze mówiąc, nie do końca politycznie byłoby nakazanie, ale na przykład tak jak zrobiło Legionowo, oni troszkę poszli po całości, bo wysłali wzory rozwiązania umów, ale można poradzić mieszkańcom, tak? Bo my to radziliśmy. I nie było z tym problemu, naprawdę. No więc właśnie, to się cieszę, ale no niestety z punktu widzenia konstytucyjności tego przepisu, tej ustawy, tak trzeba było postąpić.